Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na uroczystości wręczenia stypendium motywacyjnym dla gminy Tymbark. Spotykamy się już po raz 9, ponieważ pierwsze stypendia były przyznane w 2016 roku, a cały program został utworzony z inicjatywy obecnego pana wójta Pawła Ptaszka. Teraz poproszę o zabranie głosu pana wójta, a wcześniej w jego imieniu chciałam jeszcze powitać serdecznie nauczycieli, dyrektorów szkół, przede wszystkim rodziców, was drodzy stypendyści, uczniowie, przybyłych radnych, pana wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mateusza Snotra, pana Zbigniewa Wojnora, pana Marcina Drożdża. Witam serdecznie panią Irenę Wilczek-Sowę. I teraz poproszę pana wójta o zabranie głosu. Szanowni Państwo Radni, na czele z panem przewodniczącym, drodzy rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, a przede wszystkim stypendyści. Powiem w ten sposób, że jest to już pewna nasza tradycja, bo to jest, jeśli dobrze liczę, dziewiąta edycja, więc za rok. Ten program był nieco modyfikowany na bazie poprzednich doświadczeń i ten program miał na celu pokazanie, nagrodzenie, ale nie chodzi tylko o pieniądze, bo pieniądze jest rzeczą ulotną, nie chodzi o rzeczy materialne. Chcieliśmy przez ten program stypendialny dowartościować uczniów, którzy osiągają na różnych polach dobre, najlepsze wyniki edukacyjne. Taki był zakres tego programu. Wiadomo, że pieniądz nie jest głównym, jedynym motywatorem dla edukacji, tak nie powinno być, no, ale w jaki sposób chcieliśmy uczniów nagrodzić, poza dobrym słowem, poza pokazaniem dobrego przykładu, to czynimy chociażby dzisiejszym wręczeniem, to chcieliśmy właśnie finansowo pokazać uczniom, że edukacja, mówiąc z punktu widzenia biznesowego, trochę się opłaca, prawda? Że przynosi nie tylko wiedzę, mamy nadzieję, że także pewną mądrość i umiejętność analizy otaczającego świata, ale także przynosi może troszkę pieniążki, które może jest to rzeczą najważniejsze, ale każdy się zgodzi, że lepiej troszkę tych pieniążków mieć niż nie mieć. Ale żeby nie było za dużo pieniądzek, bo kilka razy już o tym powiedziałem. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że chciałem docenić w imieniu samorządu gminy Tymbark, w imieniu swoim własnym, chciałem docenić was stypendyści, drodzy stypendyści, bo to jest naprawdę wielki sukces, za który będziemy każdemu z was gratulować. Ale chciałem powiedzieć, że jest to wasz ogromny sukces i dobrze, że te wyniki edukacyjne osiągacie. Powiem także, powiem paradoksalnie, że może nawet teraz, w dobie świata cyfrowego, dostępu do smartfonów, do mediów, do internetu, szkół podstawowych, powiem, że paradoksalnie może trudny jest taką wytrwałą, metodyczną naukę, naukę popartą dobrym przykładem, a niekoniecznie tylko bezwartościowym szulem informacyjnym. I to jest, szanowni Państwo, pewna wartość, bo ja postawiam taką tezę, że dzisiaj uczniom na tym etapie, zwłaszcza edukacji podstawowej, uczyć się jest trudniej niż kilkanaście lat temu, kiedy ja czy Państwo tutaj byliśmy mniej więcej w podobnym wieku, kiedy Państwo byliście w szkole podstawowej, czy jeszcze wyceum. Te gratulacje dla wszystkich. Za chwilę z osobna będziemy mieli zaszczyt wam pogratulować. Także jak zawsze sukces ma wielu ojców, prawda? To na pewno za waszymi sukcesami stoicie wy, rodzice, państwo. To na pewno, gdyby nie było dobrej atmosfery w domu, zachęty, zrozumienia, inspiracji, nie byłoby tych wyników edukacyjnych. Za tymi sukcesami stoją także wasi nauczyciele, którzy poświęcają swój czas. Praca nauczyciela jest taką pracą niewymiarową, trudno jest zewaluować, bo od zaangażowania, od charakteru, od determinacji nauczyciela wiele zależy. Tutaj czasami trudno jest w jakiś sposób taki zarządczy skłonić do dobrych wyników, bo to przecież nauczyciel to jest pewnego rodzaju misja, jak myślę, że wszyscy zgodzimy, nie jest to taki zawód jak każdy inny. Nie da się mimo wszystko, że próbuje się zwymiarować pracę nauczycieli, nie da się chyba tak do końca zobiektywizować
pracy nad śledztwem, tym bardziej wiem, że robicie to Państwo, to jest odpowiedzialne. Wreszcie, Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół, może trochę z boku, może trochę z tyłu z punktu widzenia uczniów, no ale też dyrektorzy szkół zarządzają szkołą, wytyczają pewne cele, motywują nauczycieli, uczniów i to jest pewna wartość. Dyrektorom szkół chciałbym podziękować, bo ta cząstka tych wyników edukacyjnych również jest po Państwa stronie. Jak to mówią, też Szanowni Państwo, na koniec, na zakończenie, trudno się nie odnieść do organu prowadzącego, czyli do samorządu gminy Tymbar. Wiadomo, że bezpośrednio w wynikach mamy największy może przyczynek, bo jako samorząd staramy się w sposób organizacyjny, administracyjny zapewniać warunki edukacyjne. Wiadomo, że tutaj nie ma to bezpośredniego wpływu na wasze wyniki stypendystów, ale myślę, że jakiś pośredni wpływ jest. Ja wielokrotnie z tego miejsca przy innych edycjach mówiłem, powtarzałem dzisiaj pomiędzy nowego. Chciałem powiedzieć, że dla gminy Tymbar priorytetem jest edukacja, co na pewno jest priorytetem edukacja. Realizujemy wiele programów, proszę o programu stypendialnego, to ja tylko pozwolę sobie przytoczyć. Realizujemy program, mówię o projektach miękkich, nie mówię o nakładach infrastrukturalnych, bo to Państwo widzieli w szkołach, co było zrobione w latach ostatnich, zwłaszcza w ostatnim roku, co było zrobione. Powiem, że jeszcze mamy pewne plany, kiedy z dyrektorami przygotowujemy jeszcze projekty remontów szkół, bo mimo tego, że zostało wiele zrobione w szkołach, to jeszcze wiele potrzeb jest zidentyfikowanych, chociażby stosowanie do niepełnosprawnych, chociażby toalety, schody. Nie będę teraz wymieniał, bo tu nie czas, żeby mówić o inwestycjach, ale dostrzegamy, że mimo tych nakładów inwestycyjnych według kilkunastu milionów w ostatnim roku, mimo tego trzeba jeszcze wiele nakładów. Ale jak chodzi o te działania miękkie, to chciałem tylko tak krótko wymienić w tym skrócie. Realizujemy program posiłek w domu i w szkole, realizujemy taki projekt aktywna tablica finansowana z środków zewnętrznych, realizujemy projekt Już Pływa, a także realizujemy projekt to szkoła w Zawadce, lekcje o finansach, gdzie dzieci pojadą, jeżeli robimy pisanie umowy, to pani kierownik nie mówiła, gdzie dzieci pojadą do Ministerstwa Finansów, żeby się na własne oczy zapoznać, jak działają finanse publiczne. Też, Szanowni Państwo, w przedszkolu, chyba nie dotyczy Państwa, ale tak informacyjnie mówię, w przedszkolu ruszamy z programem dwujęzyczności dla dzieci. Wczoraj było spotkanie organizacyjne, między innymi temu poświęcone. W formie zabawy wychowankowie w przedszkolu będą codziennie uczyli się angielskiego. To jest specjalny dedykowany program, którego gmina Tymbar przystąpiła. Przeprowadziliśmy też w ostatnich tygodniach rozpoczęty remont w przedszkolu samorządowym, malowanie, edukację. Taki remont, który ma na celu odświeżenie, poprawę estetyki i funkcjonowania, żeby dzieci przedszkolne po wakacjach miały lepsze warunki. Natomiast ostatnia też taka dobra informacja, która tu jest do zrobienia, to tutaj gratuluję całemu zespołowi, znaczy Pani Burmistrz Kłosko, bo nasza szkoła w Podłopieniu pozyskała grant z programu Erasmus. To będzie pierwszy taki program realizowany w szkole naszej gminy. To będzie program, który będzie skierowany na komisję kompetencji cyfrowych, zarówno nauczycieli, bo jest skierowany na podniesienie nauczycieli, ale pośrednio także oczywiście chodzi o edukację w zakresie cyfrowym uczniów, rodziców, całego środowiska szkolnego. Szkoła to nie są tylko nauczyciele i uczniowie, są też rodzice, chodzi o ta luka informacyjna, luka wiedzy, także między pokoleniami, bo dzieci szybciej uczą się tych nowych technologii, żeby ta luka wiedzy pomiędzy pokoleniami była coraz mniejsza. Tak więc to też, Szanowni Państwo, gratuluję. Tak więc w tym kontekście chciałem podziękować kierownikowi ZEAS-u, zespołowi ZEAS-u za procedurę administracyjną, pracownikom Urzędu Gminy i jak to mówią na końcu, Was Radnych PiS. Dziękuję serdecznie radnym Rady Gminy Tymbar za to, że zawsze, jak chodzi o edukację, jest pewien konsensus i Rada Gminy te środki, które są potrzebne zarówno na bieżące funkcjonowanie samorządu, zwłaszcza edukacji szkół, ale także na te inwestycje zawsze przeznaczy. Dziękuję Państwu
za uwagę i jeszcze raz wszystkim Państwu stypendystom składam gratulacje. A że kończą się wakacje, myślę, że to nam taka nutka nostalgii, może te trwały trochę smutniejsze, już pamiętam na pożegnaniu z tych klas, no ale jednak czas biegnie szybko. Pogoda jeszcze wakacyjna, już długo wrócą tego szkolnego, także też Wam, drodzy uczniowie, życzę dalszych procesów edukacyjnych w szkole, a nam wszystkim życzę, żeby nie brakło energii w pracy edukacyjnej. Dziękuję Państwu za uwagę.